licença de boa. 3 anos. Depois não, até ficou com 3 anos, acho que foi a Mai przygoda na sportami walki zaczęła się jakieś 3 pół roku temu, gdy siedziałem z ojcem wieczorem w domu i oglądałem na ekstremie pierwsze jakieś tam gale UFC. Na pierwszej gali UFC akurat walczył Nito Ortiz z Kenem Shamrockiem. Jak zobaczyłem to pierwszy raz, od razu utkwiło mi w pamięci i w sercu i powiedziałem, że też tak chcę kiedyś robić. Wejść do oktagonu, zobaczyć jak to jest przed ludźmi, przed całym tej klatce otoczeniu i, no, i tak się dzieje pomału. Byłeś na pierwszej gali na atak, co możesz o nim powiedzieć? Myślę, że bardzo dobrze wypadła gala, bo bardzo fajnie to wyglądało mnie w telewizji i w internecie. Sam Peter Sobota powiedział, że czuł się tam jak na gali UFC. Teraz dowiedziałem się, że jeszcze na atak 2 będzie sędzia, który sędziuje w oktagonie UFC i John McCarthy, więc na pewno będzie jeszcze lepsza gala niż pierwsza. Ja przygotuję się, jakby to było UFC. Na ile związałaś się z MMA atak? Jak na razie związałem się na jedną walkę, gdzie dobrze wypadnę, a myślę, że dobrze wypadnę, no to więc nie wiem, że kontrakt powiększę na jeszcze parę walk. Jakiej wadze będzie mogli Cię zobaczyć? 77 czy 84? To będzie debiut, walczący debiut, bo już raz zbijałem wagę do 77. Udało mi się to zrobić, ale nie zobaczyłem, bo na konferencji prasowej powiedzieli, że gala się nie odbędzie. Ale wiem, że mogę to zrobić, wiem, że się będę dobrze czuł, będę miał dobre warunki fizyczne, dobrze, dobrą będę miał kondycję i myślę, że będzie jeszcze lepiej niż władze 84. A propos dobrej kondycji, co sądzisz o systemie walki jeszcze w tym stopniu? Tak, myślę, że to całkiem dobry pomysł. Wiesz już może, kto będzie twoim przeciwnikiem, czy to będzie przeciwnik zagranicy, czy z Polski, no nie musisz wprowadzać nazwiska? Nie, jeszcze nie usłyszałem oficjalnie nazwiska mojego przeciwnika, ale pewne jest to, że to będzie zawodnik z zagranicy. Z mojej strony to wszystko. Możesz komuś podziękować, pozdrowić. Dziękuję wszystkim trenerom i wszystkim znajomym, którzy pomagali mi się przygotowywać do walki w sobotę, walki 4 lutego. Przy okazji chciałbym pozdrowić mamę i moich wszystkich znajomych z mojego rodzinnego miasta Orneta. Pozdrawiam chłopaki, trzymajcie się i trzymajcie za mnie kciuki. A ja życzę Ci powodzenia w nadchodzącej gali. Dziękuję. Co, git? Tak, jest git.